Mnie nie zatrzymali 13. Myśmy wiedzieli, że coś może być, ale jeszcze nie w tej chwili. Ja mówię o związku w ogóle, nie tylko o mojej komisji zakładowej. Trzynastego zbudził mnie, to była niedziela, zbudził mnie mój mąż, że nie ma sygnału ani w telewizji, ani w radio, ponieważ on znał francuski, potem gdzieś złapał jakąś stację i się właśnie dowiedział, że jest stan wojenny. Mąż się dowiedział z francuskiego radia właśnie, że jest stan wojenny. Na drugi dzień, w poniedziałek, robiliśmy, znaczy nie było komunikacji żadnej. Śnieg był bardzo duży, tak zaspy były. I robiliśmy inwentaryzację, kto został, kogo nie zamknęli. Nie tylko w mojej komisji zakładowej. W mojej komisji zakładowej nikogo 13 nie zamknęli. Tak się trochę dziwili ludzie, że mnie nie zamknęli, ale może myśleli, że jestem konfidentem, nie wiem. Ale mnie nie zamknęli. 13 robiliśmy inwentaryzację, kto w mieście w ogóle, jak się pamiętało adresy, kto w mieście w ogóle jest na wolności. Jak tą inwentaryzację zrobili i wiedzieliśmy, do kogo można będzie dotrzeć. No, 16 był wujek.